W Niemczech od wielu lat pomocą naukową w przedszkolu jest jeden z czterech takich komiksów, który tutaj Państwu pokażemy. Prosimy bardzo. W zeszłym roku mama i tata rozwiedli się. Teraz tata mieszka z kimś innym. Tata i Frank mieszkają razem, pracują razem, jedzą razem, śpią razem. Razem się golą i czasem kłócą, ale zawsze potem się godzą. Frank też mnie lubi. Opowiada mi historyjki i różne zagadki, jak tata łowi ze mną owady na lekcje przyrody. Czyta mi książki, robi pyszne bułeczki z marmoladą. Uspokaja mnie, kiedy śnią mi się koszmary. W weekendy czego to nie robimy na mieście? Chodzimy na stadion, do zoo, jeździmy nad morze, pracujemy w ogrodzie, a wieczorem muzykujemy. Mama mówi, że tata i Frank to homoseksualiści. Na początku nie mogłam zrozumieć, co to takiego, ale mama mi objaśniła. Homoseksualizm to tylko inna forma miłości, a miłość to najpiękniejszy sposób na bycie szczęśliwym. Tata i jego przyjaciel są razem szczęśliwi. Ja też jestem szczęśliwy. No właśnie, pani powiedziała, że tamten teledysk był wolny od indoktrynacji ideologicznej. Czy ten komiks, który od wielu lat funkcjonuje jako pomoc dydaktyczna w niemieckich przedszkolach, jest pani zdaniem wolny od indoktrynacji ideologicznej? Tak, oczywiście jest wolny od indoktrynacji ideologicznej, ponieważ mówi to, co jest powszechnie wiadome w świecie, że są różne formy miłości, jest także miłość homoseksualna. Natomiast tu niestety w tym programie jest mieszanych kilka różnych rzeczy. No, nie, ale chciałem zapytać innych gości o reakcję na ten komiks. Ale ja muszę na ten temat się wypowiedzieć. Bardzo mi przykro, ponieważ tutaj zostaje jakiś zły taki osad. No przecież namawianie do molestowania seksualnego dzieci, czyli do zbrodni wręcz, jednej z najcięższych. Ale zostawmy tamtą, skomentowaliśmy. Z kolei pani nie, no bo pani też opowiada takie bajki, których nie można bez komentarza zostawić. No jeżeli pani mówi, że większość, 30% molestowanych seksualnie tak, dzieci pani, jest molestowanych przez homoseksualistów, oficjalnych to niestety wielu właśnie państw, nie. I to są ogólne statystyki tak, i badania opublikowane w wielu miejscach. Ja powiem. Jeżeli Państwo mają problem, większość molestowania seksualnego odbywa się niestety w domach rodzinnych, przez rodziców, przez wujków. I to jest prawdziwa tragedia. I właśnie edukacja seksualna umożliwia dziecku rozpoznanie takich czynów i przeciwdziałanie im, zgłoszenie tego komuś. Także tutaj nie należy po prostu mieszać różnych rzeczy. Okej. Czy ten komiks według pana edukuje seksualnie, czy... Znaczy, przede wszystkim zarówno piosenka, bo to ją ominęliśmy, była prześliczna, jest piosenką, proszę zwrócić uwagę, że... Po pierwsze, nie zgadzam się, że dwóch facetów ma zastępować jedną kobietę. To jest feministyczna piosenka, a tak na serio, to proszę państwa, jest to ukryty przekaz, bo zaczynają być angażowane dzieci. Dzieci, które z trudem wolno angażować w reklamie, tu zaczynają być angażowane. To jest nieprzyzwoitość i przemoc. Komiks natomiast ma dokładnie ten sam wymiar. Proszę państwa, to, że dzieci polskie na Syberii były zmuszane do śpiewania, jak jest znakomicie, jak wujek Stalin im sypie cukierkami, nie znaczy, że dzieciom było znakomicie, dzieci w to wierzyły, po prostu śpiewały zadany tekst. I mamy to w tej chwili do czynienia z jednym, w jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z takim działaniem, które w zasadzie jest molestowaniem takim perswazyjnym. Nie zgadzam się pani profesor z tym, że nie widzi pani tutaj molestowania. Jest to molestowanie w najgorszym z możliwych wymiarów, odnoszące się do dziecięcej wyobraźni, która jest w tym wypadku zupełnie bezbronna. I jeżeli jeszcze jedno, jeżeli miałbym wierzyć, to wolałbym wierzyć pani Joannie Neifeld, która doskonale zna tę problematykę i jest cytowana przez poważne autorytety naukowe, niż pani, która zrobiła specjalistką od prawa morskiego, kreuje poglądy, jak powszechnie wiadomo, dzieci są, przynajmniej w nauce nic powszechnie wiadomo, wszystko się opatruje przepisami. Znaczy jestem specjalistką w zakresie ekonomii konsumpcji, socjologii konsumpcji.
Jasne, to równie blisko pedofilii jak tak, prawo morskie. Tak, bo konsumpcja to zaspokojenie potrzeb, a potrzeby człowieka są bardzo różnorodne i w tych potrzebach są również potrzeby seksualne. No więc tu właśnie widzieliśmy konsumowanie się nawzajem dwóch mężczyzn, a tam zachwyt skonsumowania się nawzajem dwóch tatusiów. No zupełnie tego nie rozumiem. Naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć kreowania nieprzyzwoitości. No bo nie był pan edukowany seksualnie w swoim czasie i dlatego pan profesor tego nie rozumie. Być może nie byłem edukowany seksualnie, dlatego że moi rodzice, że tak powiem, widzieli możliwość mojego naturalnego wzrostu i tworzyli mi alternatyw, których wcale bym nie chciał. Ja jestem rad, dzięki temu może mam wnuczęta. Trzeba po prostu wiedzę, mieć rzetelną wiedzę. Proszę mi wierzyć, że mam rzetelną wiedzę. Ale nie wiem, czy w sprawach dobrze, seksu. Dobrze, czy... No i pani się już na pewno tego ode mnie nie dowie, proszę panią, to już jeden czas. No też tak myślę, Wojtku, patrząc na pana. Jak sądzisz, czy ten komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli? Czy to jest tak, to jest pewna nieuchronność? Nie wiem, natomiast wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować. Przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem. Natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne i to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Ale to nie ma nic wspólnego z religią. Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale jednak szanujmy pewną konwencję dyskusji i nie obrażajmy się wzajemnie. No, na szczęście ten, nie, to pani tego obraża typu od początku. To jest formuła, warto rozmawiać, a nie warto obrażać. Wycieczki ponieważ... w kierunku pana profesora o tym, jak był wychowywany, to jest chamstwo. No nie ma sensu dyskutować z czymś takim. Przepraszam, no jednak bardzo proszę ważyć słowa i zachowywać stosowny umiar do kobiety. Ta grupa, którą reprezentuje pani profesor, nazwana została przeze mnie głupkami i z nimi nie ma sensu dyskutować. Przed tym się trzeba bronić. Trzeba zaatakować takie działania w obronie własnej. Tylko, że trzeba umieć coś takiego atakować. Nie może istnieć, natomiast albo musimy wszyscy uciekać. Tak, tylko, że to zamyka dyskusję. To znaczy, zamyka, nie ma ale sensu ten program tego nazywa się Warto Rozmawiać. Ale nie ma sensu tego dyskutować. Przed tym się trzeba bronić. To jest atak za no, daleko posunięty. Z panem Cejrowskim przed nie dwoma warto facetami, rozmawiać. Którzy wychowują dziecko, trzeba się bronić. Trzeba im zabierać dzieci, a nie dyskutować, to może się dogadajmy jakoś. Nie ma pola do dyskusji. Ja tylko pokazuję. Dobrze, że pani proponuje eliminacji fizycznej, pani profesor. Nie proponuję, dlatego że my, katole, szanujemy osoby, natomiast zwalczamy zboczenia i grzech. Wydaje mi się, że... Chyba pan jest grzeszny i zboczony. Dobrze. Także proszę sobie wybaczać. Wczoraj wrócił z Hiszpanii sekretarz generalny SLD Grzegorz Napieralski. Media spekulują, że był tam po to, aby korzystać z doświadczeń hiszpańskiej lewicy w dziedzinie, no właśnie, w dziedzinie jak edukować katolickie społeczeństwo, jak modernizować hiszpańskie katolickie społeczeństwo, bo być może te doświadczenia można przełożyć również na nasz rodzimy grunt. Oto przykład z kolei hiszpańskiej pomocy dydaktycznej, która ma afiliację Ministerstwa Edukacji Hiszpańskiego i adresowana jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Proszę bardzo. Będę prosił Wojtka, który zna język hiszpański, o przetłumaczenie. To jest fragment właśnie historyjki obrazkowej, która jest pokazywana. W dymku górnym napisano, ty patrz, jaki cud, jaki rozmiar i jaka twardość. A jak to po hiszpańsku myślisz, że mi wejdzie? Fíjate, que maravilla, que volumen, que dureza. Tu crees que me entraría? Nie widzę dokładnie tamtych liter. Mm-hmm. A pod spodem? No, to jest takie świństwo, że nie chcemy tego pokazywać więcej. Pod spodem było jeszcze gorzej. Tak, pod spodem było jeszcze gorzej i w związku z tym co tak, jest pod spodem? Tak, bo państwo mówią, na pewno ci wejdzie, przecież ostatnio wkładaliśmy tam butle butanu. No nie, ale to... Ja przepraszam bardzo, bo rozmawianie o jakichś pornograficznych, zboczonych tak, przepraszam tekstach bardzo. W ten sposób, ja zastanawiam się, czy panie nie Januszu, przepraszam. Naprawdę, po prostu pan przekroczył granice, które ja jestem w stanie akceptować jako w miarę liberalny człowiek w polityce. To jest, to od razu panu powiem,
to jest materiał, który jest afiliowany przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji. W quasi-pornograficznych programach i proszę mnie nie zapraszać. No. Ale to państwo ze SND jadą się uczyć, jak do nas przychodzić? Czy może pani jakoś się ustosunkować, bo ja się moim dzieciom, mojej rodzinie. Pan mnie zaprasza na audycję, o której mam o czymś rozmawiać i pan epatuje publiczność skrajnymi, dewianckimi, najpierw tymi, a później tymi programami. Jestem naprawdę...